Witam was serdecznie, tak sobie myślę, mam tego pana Sonika, tą pompę ciepła i korzystałem z takiej stronki, już wam pokażę. To nie to, tutaj, to jest na stronce, musiałem się tam zalogowywać i w ogóle. No i sobie myślę, kurczę, ściągnę se, czy są aplikacje, zobaczę, bo kiedyś nie było. I patrzę. Na sklepiku jedna aplikacja i druga. I ta mi się wydaje bardziej taka przejrzysta i w ogóle. I czy ktoś już z was je używa? Bo ta pierwsza, co mi się spodobała, to nic tu nie idzie zrobić, wam powiem. Jest tylko, widziałem tryb demonstracyjny. Nie wiem, czy oni nad tym dopiero jeszcze pracują. Może ją zachowam. Dajcie znać, czy ją używacie, czy co. To ładnie tu wszystko to się prezentuje, tylko to jest na razie demonstracyjne. Tu nie idzie podłączyć urządzenia ani nic zrobić z tym. Ale tak sobie myślałem, właśnie, to musicie mieć też ten taki adapter Wi-Fi, ale ja go, że tak powiem, mam. Kurczaki. Szkoda, że mi tu nie pamięta hasła. Trzeba wpisać, ale spoko. Już to robimy. Zima się zbliża, coraz zimniej, ale mają przyjść teraz trochę ocieplenie, trochę mają być cieplejsze miesiące, mamy dni do 18 stopni, ale czy to tak będzie, czy nie? Kurczak, ja mam tyle tych haseł, szajse jeszcze tu widać. No, wytnę to chyba. O, udało się. To fuks, ciekawe, czy to będzie chodziło. To też. O nie, no, coś tu jest. Może to się uda jakoś zrobić. Aha, dobra. Okay. A, nie, coś łączy. Czekajmy. Może się uda. Ciekawe, czy automatycznie. O, jest! Co jest moja pompa? No to świetnie. Nie trzeba już wchodzić, ale wygląda identycznie. Tyle, że nie będę musiał już wchodzić na stronkę. Dobra, jakieś uproszczenie jest. Dajcie znać, czy wam ta pierwsza chodzi, czy macie tą, czy wchodzicie na stronkę Aquarela Panasonic. No, dobra, przynajmniej jakieś tam ułatwienie. Jeszcze zostawię sobie tamtą, bo tamta wizualnie ładnie wygląda. Jeszcze raz sobie zobaczmy, jak to się tam prezentuje demonstracyjnie, ale patrzcie, ustawienie aplikacji, tylko że jest polski dali, to też się zdziwiłem. Celsjusze, można kelwiny dać, ale za bardzo tu nic nie da się zrobić. Nie wiem, może chyba nad tym pracuję dopiero. Nie zatrzymuję. I szablony, no nic tu nie ma. Nie można tu za bardzo. Poniedziałek to jest ten harmonogram, to nie to. Ale zobaczmy, jak to wygląda jeszcze raz. Tryb demonstracyjny, no. Mi się podoba. Codzienne. No tu raczej nigdzie nic zrobić. Jakoś tak, tak ładnie jest. Zobaczymy. No, ale w każdym bądź razie ta aplikacja działa i czekam na wasze komentarze. Serwus, trzymajcie się.